Siema, jestem Paczola, dzisiaj coś niebywałego, ponieważ w HNS będzie pierwszy zawodnik, który gra na padzie. A tym zawodnikiem, żeby już dłużej nie przedłużać, jest Vanish. Siema, Vanish. Siema. O, i Vanish będzie w HNS, to jest pierwszy zawodnik na padzie, to może HNS teraz pójdzie w stronę konsolowców. Co o tym myślisz, Vanish? Czy jak będzie jakiś dobry konsolowiec, to według mnie to jakby nie ma nic. Nie ma, jakby dla mnie to jest okej. Ty będziesz oceniać, ty będziesz menadżerem odnośnie konsolowców, bo może będziemy przyjmować osoby z konsoli. Dlatego co, dzisiaj z Vanishem zagramy sobie duo? Oraz może jeden na jeden? Albo dobra, jeden na jeden też zagramy. Więc patrzcie, jaki Gold Trooper w ogóle OG. Dobra, lecimy do odcinka, ale pamiętajcie przed odcinkiem, że macie tylko 5 sekund na zostawienie łapki w górę oraz subskrypcji, albo Nexus zbanuje wam wszystkie konta. No, to do roboty. Wielki Orange Cup o 27 tysięcy złotych właśnie rozpoczął swoje eliminacje. Rozgrywki możecie oglądać na streamach u Pago. Oczywiście macie linki w opisie. Jeżeli nie dostaliście jeszcze swojego zaproszenia, to bądźcie cierpliwi, bo osoby, które są zarejestrowane, a jest tych osób ponad 15 tysięcy, otrzymają swoje zaproszenia w trakcie eliminacji. Eliminacje odbędą się 31 sierpnia, 7 września, 14 września oraz 21 września, bo 24 sierpnia już mecze się odbyły. A wielki finał odbędzie się 28 września, gdzie wraz z Holmem będę w Poznaniu na wielkim evencie, by odpowiedzieć na wasze pytania oraz przygotowaliśmy dla was małą niespodziankę. Dlatego co? Życzę wszystkim powodzenia! Już ludzie podbiegają, ale to do ciebie. Czarny rycerz jest nie aż tak OG. Ale ty... Nie, jednego bandażu mam, ale jestem w pupie. 11 frogów zrobiłem już. Dobra, ty, co ty gadasz? No? U mnie jakiś spoceniec. Ale nie wiem, czy dotrę, wiesz? Strefa jest tak daleko, że jestem troszkę tak nie. Dobra, leżę. Aptekę mam. Leżę, minus... Kurde. Wiesz, gdzie jest ten pad? Wiesz, gdzie jest ten nasz pad? Kosiana, ale on tam pułapkowany jest, uważaj. O nie, ty tak nie zabił. Dobra, oglądamy Vanisha do końca, mam nadzieję, że to wygra. Tylko tam jest pułapka na tym padzie. Masz deskę, masz deskę tutaj. Gdzie, gdzie, gdzie? Po prawo, po prawo, po prawo. Nie, po lewo, prawo, prawo. Ty, do tyłu idź. Do tyłu idź, tu, lewo. O! Jezu, ale... Ile gadania. Tylko teraz podwabi, więc musisz lecieć szybko. Umiem szybko lecieć. Kartę moją żolej, wygraj tą grę sam. Pamiętam, jak jeszcze byłem taki taktyczny, że... Zostawiałem takie budyneczki, zostawiałem nawet wichamo, żeby ludzie myśleli, że nikogo nie ma i zostawiałem trampę. O, masz beczkę. No i popcham. Dobra, Vanish to wygra, czaty. Vanish to wygra. Ten, co ma 11 fragów w ogóle, nie? Teraz najlepiej snajpę dostać. No, tak staje. No, mówiłem o snajpie, są na górce. Nie pytaj. O nie. No to fajnie. To teraz już nie wiem, czy ugram. Strefa jeszcze ma. Nice. On ucieka. Leć do strefy, masz ognisko, dużo potaj 6 małych, więc... Nie mam ogniska, nie wziąłem go przypadkiem. To gruba. Dobrze tutaj jest grane. 7 osób ci zostało. No. Oh.
Jak on tego nie dostał? Nice, dobra, jest beczka. I ognisko w sumie. Cztery ogniska, to ja nie wiem, czy chcę tracić czas zbytnio na tą beczkę. Ognisko zawali tylko. Ale jakie budowle w ogóle. I co normalnie, jak chcesz ze snajpy strzelać tym padem, musisz gałką przejechać tak, że trafi w typa? W jakim... No tak, tak. Ja tak jak próbowałem, to mi się nigdy nie udało trafić typa, nie? W sensie nigdy mi się nie udało nawet nakierować blisko typa. Bo próbowałem jakieś napadzie grać, porażka. Dla mnie to jest czarna magia, nie? Ale to rozumiesz, jak ktoś gra od początku napadzie. Dobry impuls. No nie, dupa największa. A solo jest. Na tym robocie, ten drugi jest bez robota. Jeden ci dojechał w górę, drugi o. Dawaj tego robota. O, bzy gra. Masz jeszcze impulsa jak chcesz. No. To są dwie osoby, jeszcze jedna gdzieś powinna być. Nie, bo nie dobijesz typa, to są to ostatnie trzy osoby. Dobra. Teraz masz typa nad sobą i pod sobą. I elo. Nice. Ostatni ci został minus 150, pewnie się z czymś uleczył, ale to łatwiutko. Ostatni typek. Czy Vanish wytrzyma presję? No spokojnie. No, czy Vanish to wygra? Czy Vanish to wygra? Nie wiem, może się dowiemy, co? Teraz za 3, 2... No ile on wodzie tych pegów, to jest przesada. Maców nie mam. Ale dupa! No nie masz. Nie zauważyłem nawet. Ja też. Ale dupa! Nie, no typ ma RPG-a. Nie! Ale farcie, ja się z nim bawię. O nie, to tylko przez te macy. O nie, ale było blisko, stary. On ma 1000. No. Co za dziad. Jeszcze miał 7 rakiet. Masakra. No co, dwa roboty wyklikałeś. Dobrze było. Ile wiesz, 16-15? To był wygrany mecz po prostu RPG. No, trzeba było się nie bawić, wiesz, odcinek trzeba było nagrać, a ty... Ten wolał się pobawić z typem, zaraz odcinek nagrać ze mną, no ja nie wiem. Pamiętajcie, widzowie kochani, że nie jestem najlepszym graczem 1-1, a Vanish podobno wymiata i gra w ogóle na padzie, czyli L2, 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 L2. Ja nie używam L2. No bo ja nie używam. Nie używa L2, jasne. Dobra, zagramy tylko jedną rundę, chyba że jakaś będzie taka bardzo szybka. Pompaskar? Jak, co wolisz? Może być. Dobra. Ja idę na czerwoną. Dobra, jedna runda 1-1, idziemy na duo. Jest! Jest! No. Jest! Mogę śmówić, ci się bijemy, specjalnie ci powiedziałem, że jest full. No wiem, bo niektórzy tak robią, że się nie biją, nie? No tak. A ja myślałem na odcinku trochę oszukać. Dobra, z racji tego, że trochę oszukałem, to zrobię drugą rundę, bo ogólnie jak się bijecie 1-1, patrzcie w ogóle co zbudowaliśmy. To ogólnie na high groundzie już się nie powinno bitko schodzić, nie? Tak się robi chyba, nie? Nie, dobra, oszukałem widzów, więc łatwo. Dobra, ja na czerwone. Tak jest! Pogchampik! Vanish? Co dobra, jeszcze jedna runda. Bo ja tu nie wiem. Co z tobą? Robimy rewasz. Co z tobą? Ja nie grałem przez ostatnie 5 godzin. Ej, ale ty masz, stary, wyniki na turniejach. Masz 14 razy lepsze ode mnie. A 1-1 to cię robię. No bo... Jak gram World Cupa, to się rozgrzewam 5 godzin wcześniej przez 5 godzin. Dobra. Ej, ale pamiętajcie widzowie, że według mnie i według chyba was też tak powinno być, że 1-1 to nie zawsze jest wyznacznik tego, kto jest lepszy. A, jeszcze jedną, dobra. No chciałeś jeszcze jedną? No tak. Zagrałem jeszcze jedną. Chcesz, żebym cię ograł 3-0? To spoko. O, zabudowałeś się.
Oooo, teraz ja się zabudowałem. Ej, co tak wysoko? Nie ma tak wysoko. Patrzcie czat, patrzcie czat, patrzcie. Dobra, do bana jesteś, chłopie. Chciałem trika pokazać, a ten mi bije, nie? Dobra, ja nawet nie wiedziałem, gdzie ty jesteś. Chyba rozgrzany. Dobra, chyba rozgrzany. Zepsułem. Dobra, dobra, rozgrzał się. A, bo to przez to, że trik chciałem pokazać. Nie, ale powiem ci, że jeden na jeden fajnie się gra. No. Ja muszę chyba więcej pograć jeden na jeden. Dobra, to co? Lecimy wygrać jakieś duosa? No, zdecydowanie. Zabiłem Gultrupera. Dajcie znać... Dobry, no. Dajcie znać, widzowie, jak wam się podoba nowy zawodnik HNS i czy to jest dobry powód... dobry... pomysł. Dobry pomysł, żeby otworzyć może taką sekcję, wiecie, na padach, nie? Wiecie, jak to będzie. Dlatego dajcie znać w komentarzach oraz pamiętajcie o sobie łapce w górze i macie link do Vanisha w opisie, więc wpadajcie, zobaczcie, jak tam chłopak edytuje, bawicie i jakie masz tam filmy jeszcze. No, ja mam dużo i często streamuję. I dużo ma. I dużo ma filmów. To są filmy Vanisha. Dużo. Dobra, w takim razie do zobaczenia. Na razie. Pa, pa, Vanisha. Pa.